Cześć, siemanko! Dzisiaj coś w rodzaju uaktualnienia do już kiedyś nagranego filmu pod tytułem Mój sposób na brudny rower. Mówiłem wtedy o zastosowaniu chusteczek nawilżanych z Biedronki akurat do czyszczenia ramy roweru, widelca, kierownicy, siodełka. I dzisiaj dalsze zastosowanie tychże super, hiper, magicznie uniwersalnych chusteczek. Bo oprócz czyszczenia tej ramy wspominałem wtedy, że radzą sobie dobrze ze smarem na rękach, ale radzą sobie też dobrze ze smarem na łańcuchu. Radzą sobie dobrze ze smarem na kasecie. A jak się chcemy nawet pobawić, to przestrzeń między zębatkami idzie tym wyczyścić. Blaty korby świetnie się tym wyciera. Ogólnie wszystko, co upaprane smarem, elegancko schodzi. Dwie, trzy chusteczki przykładowo i mamy czysty napęd. No wiadomo, że jak wrócimy rowerem... przeniosę może. Wiadomo, że jak wrócimy rowerem uwalanym z błota, z piachu czy z czegokolwiek, no to i tak nie obędzie się bez myjki czy tam gąbki i wody i później szejkowania łańcucha. No ale jak jeździmy tylko w suchych warunkach, to po co co tydzień przykładowo czy co dwa ściągać ten łańcuch, wpakować tą benzynę? Trochę to upierdliwe. A tak kilka minutek, parę chusteczek i czysty napęd mamy. I co jeszcze odkryłem ostatnio? W rowerze MTB czyszczę, przepraszam, czyszczę sobie tymi chusteczkami tarcze hamulcowe. I o dziwo, wbrew pozorom, nic się z nimi nie dzieje, nie piszczą, nie wyją, działają tak jak powinny, czyli cichuteńko. Także naprawdę super uniwersalne chusteczki, które pomogą nam w utrzymaniu naszego rowera w czystości. Jeśli ktoś jeszcze nie wypróbował tego patentu, to jak najbardziej polecam. Kosztują niedużo, a dają bardzo dużo. Na razie, cześć. Trzymajcie się.